Jeszcze tak na starcie filmu chciałem poinformować was, że od razu po wbiciu 9000 subskrypcji na moim kanale pojawi się konkurs na 50 zł PaySafe Card, za którego będziecie mogli sobie kupić, nie wiem, jakieś VDOLce do Fortnite'a, skin do CS'a lub cokolwiek chcecie, więc jeżeli jeszcze nie subskrybujesz mojego kanału, to bardzo gorąco cię do tego zachęcam, a ja teraz już przedłużam i zapraszam do oglądania. Jak dobrze wiecie, 6 grudnia miało miejsce bardzo wielkie wydarzenie w historii CS'a, o ile nie najważniejsze, bowiem w tej aktualizacji do popularnej strzelanki zawitał nowy tryb, a mianowicie Battle Royale, który jest określany jako Danger Zone. Valve jednak postanowiło zafundować nam jeszcze inną niespodziankę, która myślę, że zszokowała większość CS'owego community, a mianowicie CSGO jest od teraz w pełni darmowy. Nie będę przedstawiał wam tu wszystkich szczegółów tej aktualizacji, bo są osoby, które już to zrobiły. Jak dobrze wiecie, od zawsze wśród community było popularne sprzedawanie kont z globalem, czyli najwyższą rangą w CSGO, za które sprzedający mógł zarobić nawet 200 zł za pojedyncze konto. Zapytacie teraz pewnie, no dobra, no ale co z tego? Otóż przed aktualizacją za CSGO trzeba było zapłacić około 50 zł, natomiast teraz, kiedy jest on darmowy, nie musimy na niego wydawać ani złotówki, dzięki czemu mamy około 50 zł w kieszeni, za które możemy sobie chociażby jakąś kozak pizzę czy kebaba zamówić. LOL! Są jednak minusy tej inwestycji, ponieważ będziemy musieli liczyć się z tym, że na nowo powstałych kontach w naszej drodze do globala będą czekać dla nas praktycznie w każdym meczu osoby, które będą nam niestety uprzykrzały rozgrywkę. Sam osobiście zagrałem 3 mecze na no prime'ach ze znajomymi i to co się tam działo to jest po prostu patologia. Są oczywiście inne sposoby na pozyskanie globala, jak chociażby różnego rodzaju boostowanie konta, na przykład metodą Vertigo Boost, która była swego czasu bardzo popularna, lub po prostu granie na jakichś niewykrywalnych wspomagaczach i modlenie się, żeby pozostały one niewykrywalne do czasu sprzedania takowego konta. No ale skoro CS jest darmowy, to nawet przy zliczeniu wpadki można zrobić kolejne konta i próbować dalej. Ale nie polecam. Reasumując, teraz gdy CSGO jest darmowy, możemy zaoszczędzić około 50 zł na zakupie konta i najzwyczajniej próbować wbić globala na kilku lub, jeżeli ktoś jest szalony, to na kilkunastu kontach i modlenie się, że jego rozgrywka będzie wyglądała w miarę normalnie, żeby potem takowe konta sprzedać nawet za 200 zł za sztukę. No chyba, że będziecie chcieli zainwestować około 50 zł na konto Prime, żeby zaoszczędzić sobie nerwów, ale no wiąże się to z niższymi zarobkami, ale wybór należy do was. Tymczasem ja zachęcam was do zostawienia łapki w górę pod tym filmem, jak i suba z dzwoneczkiem, żeby nie przegapić nowych filmów. Możecie mi również dawać pomysły co do nowych odcinków, gdzie ich autorów będę potem umieszczał na początku odcinka. Podzielcie się również swoją opinią, co sądzicie o tym sposobie na zarobek, a ja będę się już z wami żegnał do następnych odcinków i piona.